No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii LEGO Batman. Będzie to seria dotycząca gier LEGO. Właśnie pierwszą z nich wybrałem Batman. Taka, wiecie, seria, żeby się troszeczkę odmurzyć, że tak powiem. Taka trochę może dla młodszych widzów, może dla starszych, zależy kto co lubi. Ale przede wszystkim taka, żeby się może trochę pośmiać. Tak jak widzimy, już jacyś super LEGO wrogowie Batmana. Jest chyba jakiś taki zarys fabuły. Teraz widzimy, że oni wszyscy uciekają. To pewnie uciekają z Arkham Asylum. Motorówki, helikoptery i jakieś ciężarówki. Dobra, ciekawe. Jest to Clayface pewnie. Co to? To ten gaz Jokera, który powoduje śmiech. Kobieta kot, coś widzę. Ciekawe, czy będzie bohaterką. Czy będzie jako jako nasz wróg. I to jest pewnie pingwin. Przynajmniej tak wygląda. Enigma. No, Jokera chyba nie trzeba przedstawiać. Czyli Gordon wzywa naszego Batmanka, tak? Batmanowi towarzyszy kto? Robin. On dwie twarzy i tam pewnie jest ten trujący bluszcz. Mr. Freeze. No dobra, zobaczymy jak to ogólnie to będzie wyglądać. Wiem, że kiedyś grałem w tą grę, ale to było dosyć dawno temu. Gry LEGO charakteryzują się tym, że nie jest zbyt trudne, zbyt wymagające. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o jakieś zagadki logiczne, to można się troszeczkę napocić. Zobaczymy, jak to czasowo będą wyglądały odcinki. Będę się starał robić, wiecie, tak może po misji, może nie. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aktor Basil Carlo, tak? Przemienił się w potwornego Clayface'a. Człowieka z gliny. Kształtu... Co? Protoplazmy, tak? Siłę jest w stanie nadać swojemu glinoprodnemu ciału dowolną formę. Okej, okay, rozpoczynamy. Czyli on poszedł z Enigmą. Jest oto nasz superbohater, czyli dwójka naszych superbohaterów. Gdzie to robił poszedł? Dobra, to jesteśmy Batmanem. Graficznie bardzo fajna jest ta gra, fajnie wygląda przynajmniej. No i wiadomo, trzeba zbierać widzę, że sterowanie jest troszeczkę zmienione niż zwykle. Ale nie szkodzi, damy sobie radę już z takim sterowaniem.
Co jest, cholera, nie mogę po drabinie wejść? Okej, mamy to, mamy kasę. I szczupak na główkę. Nie widzę, że się nie zmieniło, ponieważ musimy na tej grze LEGO zupełnić ten pasek u góry, który widać. Dobrze, latarnia zniszczona. Nie wiadomo, są niebie, białe, żółte, niebieskie i fioletowe. Fioletowe dają nam najwięcej hajsu, także one są takie, jakby to powiedzieć, najbardziej pożądane. Znaczy, przymieniliśmy się w Robina. To coś ciekawego jest. No, czyli co, okno widzę, też mogę. Zniszczyć. Ale dobra, napierajmy naprzód. Musicie mi wybaczyć. Coś mnie, nie wiem, zakręciło w nosie. O, jeszcze mnie zabili. Widzicie, tutaj śmierć aż tak bardzo nie robi nam krzywdy, ale za to cholera. Jakby to powiedzieć. Biorę nam kasę. I to jest właśnie w tym wszystkim takie najgorsze, ponieważ wiecie, my staramy się tą kasę zebrać. A dzięki nim oni nam to wszystko odbierają. No, widzę, że batarangi też są zachowane. Zobaczymy tutaj, jakiś nowy kostium dostaniemy. Dobra, tutaj i... No jak ładnie wybuchły. Okej, tutaj idziemy też. No i właśnie tutaj szkopu jest też w tym, że te klocki nam cholera znikają. Także wiecie, jak coś już zbieramy, to musimy się postarać, żeby... Dobra, bombka, żeby to jak najszybciej zebrać, przynajmniej spróbować to zebrać. Jest niebieski. Bierzemy. Może wiecie, może jak uda się zabrać to wszystko, to
zawsze bym chyba też nagrodę dostaniemy. O, jak fajnie, ta ciężarówka eksplodowała. Ale Batman ma takiego power... Nie, no się spadł. Nie, Batman ma takiego powera. Ale już w ostatniej chwili chyba się przeskoczyłem, żeby nie stracić tej kasy. Coś tam prałem, chyba tego biednego szczura. O, Robina nam wysadziło. Nie, żeby mi przykro było bez kop. Może jak tak dalej pójdzie, to może problemu uda się nam tego zapewniać. Dobrze by było, wiecie, żeby pokazać grę i mniej więcej coś tam, żeby jakoś wyglądał ten gameplay. Co, ja też wybuchłem? Ciekawe, bo on zginął sam od własnej broni, jeśli mogę tak nazwać. Cofaj się, gościu. Jeszcze to całego tira musimy zniszczyć przecież. Tam do góry by się przydało, bo tam gdzie fioletowy był. Czyli najcenniejszy klocek ze wszystkich. Idziemy sobie tu górą. Dobra, 4 na 5 budynek telefoniczny. Kostka zawsze pomaga. Skąd oni się tu wzięli? No przecież kamera. Dostał, dobra. Tu coś leży, tu nie będzie... kostium dla Robina, przynajmniej tak to wygląda z daleka. O, udało się zwrócić wszystkie monety, no to fajnie. A, to jest jakiś kostium technologii, tak? A co to takiego? Sprytne, sprytne. Dobra, niszczymy co się da. To samochodziki sobie chyba możemy wejść. Skąd się tam tyle wzięło? O, jeszcze katsenka jakaś tam się trafiła.
Clayface dostał mukę i uciekł, ale o co tu chodzi z tym? Przełapać to serce, bo już za dużo nie ma. I bijać przede wszystkim, bijać, bo zaraz mnie zatłuką, ale tu widzisz jakieś serce jest. Okej. Nie pięknie tego, ten dostał w łeb. Mogę rzucić w kamerę? Co za tego zamraża, czy co to robi? No łatwo poszło z nim dosyć. Two Face. Enigma się skitrał z jakimś kluczykiem, to takim dosyć skromnym. Batman poszedł na pysk. Jaki nadajnik, w ogóle nikt go nie zauważył. Aha, zagadka do Riddlera, chyba tak to wygląda przynajmniej. Ja, kostiumy pokazują odblokowane, czyli wygląda to, że każdy ma po 4 czy 5 kostiumów. No ile tego będzie? Lego monety, tak? No dobra, to mamy te ile? 40... 45,5 tysiąca, nie jest tak źle. Trochę niekompletne. Zresztą tych mini zestawów to nigdy chyba wszystkich nie zebrałem. Kontynuuj historię Jastyna... Jaskina na toperze. Nie, no historię wyciągnął głowę następnym razem. W tym odcinku, także dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Na razie, cześć. Na razie, cześć.